Siema. Wiedźmin 3 to jedna z najlepszych gier, jakie powstały kiedykolwiek. Nie ze względu na fabułę czy grafikę, ale przez szczegóły i dopracowanie, jaka ta gra posiada. A część z tych szczegółów w Wiedźminie 3 dostaliśmy w postaci ukrytych misji, które znaleźć możemy tylko szczegółowo przeszukując całą mapę Wiedźmina. I dzisiaj po raz kolejny takimi misjami się zajmiemy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Turbo, giga szefowego wiedźmińskiego Discorda, Wielka Redania. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. W serii ukrytych misji byliśmy już na Skellige, w Velen, w Białym Sadzie, w Tusom, a nawet w Kaer Morhen. Wygląda na to, że byliśmy już w każdej możliwej lokalizacji, ale ukrytych misji na mapie Wiedźmina jest naprawdę dużo, więc dzisiaj po raz kolejny zwiedzamy sobie Velen. Mimo 1100 godzin w grze i przechodzenia jej naprawdę na różnorakie sposoby, nigdy w życiu, aż do tej pory, nie widziałem tych misji, które wam dzisiaj pokażę. Mówię tak co każdy odcinek, ale jest to prawda. Mam nadzieję i mam wrażenie, że naprawdę was dzisiaj zaskoczę. A zaczniemy sobie od misji Dręczenie Trolla. Misja Dręczenie Trolla rozpoczyna nam się na ziemi niczyjej, na kompletnym odludziu. Misja ta jest naprawdę nieźle ukryta, ponieważ znajduje się pomiędzy dosłownie niczym. Najbliższe możliwe miejsce, do którego potencjalnie moglibyśmy się udać, to miejsce ze schematem ulepszonych wiedźmińskich butów Szkoły Gryfa. Ale to i tak dobre kilkadziesiąt, jak nie kilkaset metrów od misji Dręczenie Trolla. Kiedy zbliżymy się do miejsca docelowego misji, zauważyć będziemy mogli ciekawą scenę. O, biedny troll. Ciekawe, czy stać go na Wiedźmina. Będziemy mieli wtedy do wyboru pomóc trollowi lub odjechać z miejsca zdarzenia. Skalne trolle to zdecydowanie moje ulubione stworzenia w całym uniwersum Wiedźmina, więc oczywiście, że mu pomogę. Jeżeli wybijemy wszystkie nekery, odpali nam się ciekawa cutscenka i będziemy mieli okazję porozmawiać sobie z trollem. Wreszcie spokój. W sam czas ludź przyszedł. Bo już by się prawie to zielone wygotowało. Co tam masz w tym kotle? Sup di trup. Stary trollowy przepis. Samo dobre w środku. Ślimaki, żaby, czaszki. Różne takie badyle, co pachną. A na koniec jeden neker dla smaku. Dialog, jak chyba każdy z trollami, zaczyna się mocno, a kończy się, wierzcie mi, jeszcze mocniej. Po szybkiej rozmowie wyjaśniającej od trolla, co tu się dzieje, będziemy mieli dwie opcje dialogowe do wyboru. Nie do końca jestem pewien, czy chcę wiedzieć, co on jeszcze dodaje do zupy, więc zapytajmy go wpierw, czy robi zupę z nekerów. Robisz zupę z nekerów? Dlatego się tak wściekły? Z jednego nekera tylko. Więcej już nie, bo smak będzie nie ten. Te inne to same przylazły. Ja ich nie wołałem. Skoro wsadziłeś jednego z nich do gara, nic dziwnego, że zrobiły się drażliwe. Że one też chciały do zupy? Zazdrosne? Nie, raczej nie. Ja ich teraz dużo mam. Może na potrawkę? Nekker lepszy, jak trochę podgnije. Więcej ma sosu. Ludź dobry, pomógł. To nagroda. To głowa elfa. Elfy dobre, jak pomidor. Pewnie większość ludzi siedzących w uniwersum gier Wiedźmin od razu zrozumiała to nawiązanie. Ale tak dla formalności, elf dobry jak pomidor to absolutny klasyk z Wiedźmina 2. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść? Nie lubię cebuli. Głupiś. Elf z cebulą dobry, jak pomidor. W trakcie rozmowy z trollem będziemy mogli też wybrać pierwszą opcję dialogową i zapytać go, co on tam jeszcze dodaje do swojego popisowego dania. Co tam jeszcze dodajesz do tej zupy? Nie gotujesz tam przypadkiem ludzi? Ludziów nie. Ludź gada czasem co ciekawego. Jak nie gada, wtedy to gara. Lubisz rozmawiać z ludźmi? No, neker czy gór nudny, wcale nie pogada.
Ja kiedyś rozmawiałem z gulem. Był całkiem wygadany. Gadający gul? To tak jakby... jakby ogórek śpiewał, czy co? Ludź dobry, pomóc. To nagroda. To głowa elfa. Elfy dobre, jak pomidor. Nieważne jaką opcję dialogową w trakcie rozmowy z trollem wybierzemy, zawsze dostaniemy od niego głowę elfa. Jest to zdecydowanie unikatowy przedmiot i jedyny taki, jaki znajdziemy w całym Wiedźminie 3. Opis przedmiotu to lekka nadgniła głowa elfa, przysmak troli. Chyba elf też nadgniły to więcej sosu ma i lepszy. Albo po prostu Borys go gdzieś po drodze znalazł już lekko nadgnitego. Nie jest to też pierwszy raz, kiedy troll chwali gotowanego elfa, więc może kiedyś byłoby warto go spróbować. W końcu kto nie lubi pomidorów? Elf z cebulą dobry, jak pomidor. Oczywiście, kiedy przybywamy na miejsce misji, możemy stwierdzić, że to właściwie nie nasza sprawa i oddalić się od tamtego miejsca. Kiedy z powrotem wrócimy, zauważyć będziemy mogli, że trolle już tam nie ma. Prawdopodobnie nie poradził on sobie z nekerami, a nekery wymyśliły nową potrawkę ze świeżego skalnego trolla. Nie wiem, czy świeży, czy nadgnity lepszy. Nie jestem też przekonany, czy chcę znać odpowiedź na to pytanie. Questing numer 2. Drugą misję możemy znaleźć tak samo jak pierwszą Velen, tylko tym razem będzie to zdecydowanie misja na dużo wyższym poziomie inteligencji. Misja nazywa się Obcy w nosy. Księga! Kurnik będzie cię uszczelniać! Dziadek przywiózł kiedyś z wyprawy księgę. Sprzedał i kupił dom. Pomóżcie szukać zamiast gadać! Widać, że rozmowa jest na poziomie, więc myślę, że to świetny pomysł, by taka inteligentna osoba jak ja się tam po prostu dosiadła. Witam. Czego, no? Nie zważajcie na niego! Siadajcie! Zapraszamy! Szukanie księgi jest, jak to mówi nasz uczony mąż, obligatoryjne. Dziękuję. Z chęcią się przysiądę. No, jak was zwą? Już na starcie zaczyna się ciekawie. Misja ta ma w sumie wiele zakończeń i w zależności od podjętych wyborów dialogowych może potoczyć się w zupełnie różnym kierunku. Zacznijmy sobie jednak od drugiej opcji dialogowej. Nie jestem nikim szczególnym, od podróżuję jak wy. Ładnie tak przysiąść się do kogoś i nie przedstawić się? A może masz coś do ukrycia? Nie zaczynajcie znowu. Jak nie chce, to niech nie mówi. Faktycznie to podejrzane. No pewnie, że podejrzane. Lepiej przedstaw się, bratku, bo my tu nie lubimy szpicli. Jeżeli teraz podtrzymamy nasze zdanie, że nie chcemy się dalej przedstawiać, zacznie się prawdziwy młyn. Nie szukam z wami zwady. Bywajcie w zdrowiu. A? Mówiłem, że szpicel. Cholera go wie. Ja szpiclowi odejść nie pozwolę. Do broni, panowie! Zaraza. Jeżeli się nie przedstawimy, zarówno Redańczyk, jak i kupiec stwierdzą, że jesteśmy nilfgaardzkim szpiegiem i spróbują nas zaatakować. Po walce swoje kilka słów dorzuci czarodziej i misja nam się zakończy. Lepiej stąd idźcie. Oczywiście zaraz na starcie możemy odmówić przysiądnięcia się do nich. Misja wtedy potoczy się zupełnie inaczej. Przysiadłbym się, ale przede mną daleka droga. Wszędzie wokół wojna i śmierć. Trzeba cieszyć się życiem i chwytać chwilę. No, nie dziwota, że przegrywamy tę wojnę, skoro wojsko północy chwyta chwilę, zamiast bić czarnych. Pfu. Zostawiam was. Szczęśliwej drogi. Powodzenia w podróży. I chyba tak w sumie to najlepsza opcja, bo taka, w której po prostu nikt nie ginie. Jeżeli się natomiast przysiądziemy i przedstawimy, rozmowa z nimi obierze ciekawy obrót spraw. Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Na mnie mówią Rufus. Ten tutaj uczony mąż zwie się Teofil Maria Roszko. A tutaj... wybaczcie... Manfred jestem. Właśnie, Geralt. Słyszałem to imię. Bywacie może na jarmarkach? Nie bywam. Pomyliło się wam z Gerardem, artystą scenicznym, który istotnie jeździ po jarmarkach i ku uciesze gawiedzi puszcza bąki w takt znanych melodii. Nasz gość to nie byle kto, lecz sam Biały Wilk. A, to przepraszam. Czy to nie wy wiecie, o śmierci Foltesta krążyło wiele plotek?
Nie, to nie ja. Mhm. Jakieś wieści ze świata? Mówi się, że niebawem czarni rozpoczną nową ofensywę i będą chcieli przekroczyć Pontar. Stawiam diamenty przeciwko orzechom, że tym razem Radowid nie da rady ich odeprzeć. Szkoda, że Henselt zginął w Dolnej Marchii. Przeklęta smokobójczyni. Prawdę mówicie? Gdyby Henselt żył, Nilfgaardczykom nie poszłoby na wschodzie tak łatwo. Niebawem cesarz wejdzie do Nowigradu, położy rękę na skarbcu świątynnym i zajmie flotę. I wtedy zachód też będzie jego. Sporo wiecie jak na zwykłego kupca. A wiem. I co z tego, a? To, że przestaliście mi się podobać. Najpierw wypytujecie o listy, które wiozę, a teraz słyszę, że tylko czekacie, aż Nilfgaard przekroczy Pontar. Ja myślę, że pojedziecie ze mną, bo znam takich, co chcieliby z wami pogadać. Po moim trupie. Jeśli będzie trzeba. Będziemy teraz stali przed wyborem. Albo powiedzieć, by Redańczyk zostawił kupca w spokoju, co ostatecznie nie zostanie dobrze przyjęte przez wojaka, albo powiedzieć, by obaj się uspokoili. To się stanie, jeżeli wybierzemy opcję drugą. Uspokójcie się, to tylko nieporozumienie. Wiedźminie, przytrzymajcie go, a ja poszukam sznura. Aha, niedoczekanie! Po chwili będziemy stać przed kolejnym wyborem. Albo się nie mieszać, albo spróbować pomóc Redańczykowi. A co za tym idzie, walczyć z kupcem. Jeżeli wybierzemy opcję nie mieszania się, pomiędzy nimi dojdzie do walki, z której to ostatecznie zwycięsko wyjdzie Redańczyk. Nie mam zamiaru się w to mieszać. Sam sobie poradzę. Jednego szpica czarnych mniej. Nie wiadomo, czy był szpiegiem. Był. Rozpoznaję ich od razu. Niejednego już widziałem. Idźcie już stąd. Żaden z was pożytek. Neutralność psia krew. Ojczyzny trzeba bronić. No i miałem rację. Sakiewka pełna nilfgaardzkich florenów. Jeżeli zdecydujemy się pomóc Redańczykowi, rozmowa zostanie przeprowadzona delikatnie inaczej. I tak samo jak w przypadku braku pomocy, prawdopodobny nilfgaardzki szpieg umrze. Tylko za pomoc dostaniemy jeszcze w nagrodę schemat na skeligijską przeżywanicę. Przytrzymam go. Ta jasne, chuja tam przytrzymasz! Przeszukajmy ciało. Może ma przy sobie jakieś papiery. Sam się tym zajmij. Dzięki za pomoc. Jednego szpicla czarnych mniej. Weź to. Przyda ci się. W trakcie rozmowy, zamiast wybrać opcji to tylko nieporozumienie, będziemy mogli powiedzieć Redańczykowi, by ten zostawił kupca. Dialog potoczy się wtedy inaczej, a walczyć ramię w ramię będziemy właśnie z owym kupcem. Zostaw go w spokoju. Nilfgaardzki szpicel i zabójca Foltesta? Dam radę obu. Psia krew! Nie chciałem go zabijać! Mogłeś się opamiętać, gdy była pora. I to były wszystkie zakończenia misji Obcy w nosy, potocznie też nazywaną Nilfgaardzki szpieg. Kwestik numer 3. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze, kiedy miałem tylko okazję używać szybkiej podróży w Wiedźminie, to jej po prostu używałem. Nie inaczej było po zakończonym balu u Wegebudów. Zawsze podbiegałem do pobliskiego znacznika i udawałem się po prostu do następnego celu. I był to zdecydowany błąd, bo omijałem tym samym bardzo ciekawą misję o nazwie Nieproszeni Goście. Jeżeli od rezydencji Wegebudów udamy się ścieżką prosto do przodu, natrafimy na pewną wieś. A tam znaleźć będziemy mogli jakichś gości, którzy ewidentnie zamknęli kogoś w stodole. Lepiej było tę stodołę puścić z dymem. Wolę nie myśleć, co się stanie, jak rozwalą stodołę. Będziemy mogli podejść do wieśniaków i zapytać ich, co tam się dzieje. Co tu się dzieje? Nie wasza rzecz! No, w sumie rację ma. Nie moja. Bywajcie. Coś to głupiał! To był Wiedźmin! Panie Wiedźmin, zaczekajcie! Słucham. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejście, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnią. Bogaci nie jesteśmy, ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. Spróbuję wam pomóc. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. Szybciej, panie Wiedźmin, bo się wydostaną!
Rozpoczyna nam się misja Nieproszeni Goście, a my za zadanie mamy wybić gulę. Zadanie to z pozoru wydaje się łatwe, ale są to cztery gule zamknięte z nami w jednym małym pomieszczeniu. Na tyle małym, że czasem ciężko jest w ogóle wykonać unik i bez odpowiednich umiejętności można nieźle dostać tam w pierdziel. Nawet ja przy tej walce z gulami upadłem dwa razy. W końcu jednak gulę udało mi się zabić. Już po wszystkim, otwórzcie drzwi! Robota wykonana. Tak jest, to wasza zapłata. Dzięki za pomoc. Bywajcie. Po wykonanym zadaniu wystarczy, że opuścimy to miejsce. Otrzymamy wtedy nagrodę w postaci 20 nowigradzkich koron i będziemy mogli udać się w dalszą podróż. Jednak w tej misji jest jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Bo jeżeli zdecydujemy się pomóc wieśniakom, i teraz od razu pokażę wam pierwszą opcję dialogową, kiedy spotykamy ich po raz pierwszy. Wyglądacie, jakbyście potrzebowali pomocy. No bo tak po prawdzie to potrzebujemy. Zabijemy gulę, ale zamiast wychodzić przebadamy stodołę. Zauważyć będziemy mogli tam stertę ciał, jak mniemam, już rozgryzionych przez gulę. Te ciała będziemy mogli też przebadać. Ciała, to one zwabiły gulę. Kiedy teraz wyjdziemy z szopy, będziemy mogli skonfrontować się z wieśniakami i pogadać z nimi na ten temat. Macie cmentarz w stodole? Nie. Czemu pytacie? Bo znalazłem szczątki kilku ciał. To one przyciągnęły trupojady. To bandyci byli. Póki pieniądze z nas zdzierali, jakoś żeśmy jeszcze radę dawali. Ale jak jagusie do stodoły zaciągli, to żeśmy nie wytrzymali. Nawidły ich i... No i jak się skończyło, sami widzicie. Następnym razem, jak kogoś zamordujecie, zakopcie ciała głęboko. Te też trzeba stąd wynieść, inaczej przyciągną następne trupojady. Tak zrobimy. Dzięki, panie Wiedźmin. Dalsza część misji potoczy się tak samo. Otrzymamy 20 nowigradzkich koron i ruszyć na przygodę będziemy mogli dalej. Chyba Geralt nie miał żadnych wątpliwości co do tego, co powiedział ten wieśniak. A wiedźmini są w stanie przecież usłyszeć nawet przyspieszone bicie serca kłamcy, czego przykład mieliśmy w misji Cenna Przesyłka, którą znaleźć możecie w filmie Trzy ukryte misje w Białym Sadzie, o których nie wiedziałeś. Link wyskakuje wam w prawym górnym rogu. Nie byłbym sobą, jeżeli nie sprawdziłbym też jeszcze dwóch rzeczy. Co się stanie, jeżeli im pomożemy? Czy faktycznie później te ciała stamtąd zabiorą? Czy może zignorują dobrą radę Geralta? I co się stanie, jeżeli im po prostu nie pomożemy? Na obydwa te pytania, co ciekawe, CD Projekt Red raczyło mi odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, co się stanie, jeżeli nie pomożemy w ogóle wieśniakom. Z początku mieszkańcy wioski nie reagują przychylnie na to, że się tam zjawiamy. Więc możemy po prostu odejść z tamtego miejsca. Nie mogę wam pomóc. A nie mówiłem? Ja? Jeżeli to zrobimy, a potem wrócimy na to miejsce, zauważymy, że faktycznie gule się uwolniły i nadal delektują się szczątkami bandytów. Na miejscu nie znajdziemy też ciał żadnych wieśniaków, więc na szczęście pewnie w porę się ewakuowali, niestety zostawiając cały swój dobytek na miejscu. Jeżeli natomiast wieśniakom pomogliśmy, a potem za jakiś czas zajrzymy do wioski, będziemy mogli zobaczyć, że jest tam zdecydowanie więcej mieszkańców, m.in. kobiet czy dzieci, którzy to pewnie na czas gulowej awarii wynieśli się stamtąd, a w stodole nie znajdziemy już ciał, więc jak widać, wzięli sobie tą poradę do serca i faktycznie gdzieś w pobliżu musieli te ciała zakopać. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję na kanale i wpadnijcie na Giga, turboszefowego wiedźmińskiego Discorda, a my klasycznie widzimy się niebawem, zapewne za jakieś 2-3 dni. Do zobaczenia, cześć.